Siemanko, w kolejnej przebudowie tak zwanej egzotycznej na mojej karierze, na moim kanale. Witamy w Indiach, gdzie objąłem drużynę FC Goa. Bardzo Wam dziękuję za udział w ankiecie na kanale tam społeczności. Wygrała FC Goa, potem będzie następna Melbourne, potem będzie Chivas i Yokohama, tak jak było w tej ankiecie. Bardzo Wam dziękuję za udział w tej ankiecie, za Wasze zaangażowanie, a my tutaj przechodzimy. Alibali przejmuje FC Goa. Stwierdziłem, że w takich egzotycznych będę się starał czasami jakiś Polaka kupić. Czemu by nie? Tutaj mogę kupić do Australii, czemu by nie? W Australii też grał jakiś Polak. Taki Mierzejewski grał, ale przecież MVP był w sezonu. Więc czemu by nie? Tutaj widzicie skład. Większość to Hindusi, a niektórzy piłkarze to Hiszpanie. Był jeszcze Australijczyk, ale większego chyba innego z kraju piłkarzy nie było. Może był, może nie. Ja naprawdę dokonałem tylko dwóch transferów. Nie szalałem na tym okienku transferowym. Edubedia, Nestor Diaz, kolejny Hiszpan. No ci Hiszpanie są najlepsi w tym klubie. Indusi tacy średni. No i Airam Cabrera, były piłkarz ekstraklasy. A ja postanowiłem, że sprawdzę też byłego piłkarza ekstraklasy. Ale nadal na razie przejdźmy do kadry juniorskiej. Tutaj miałem dwóch fajnych piłkarzy. Tego bramkarza stwierdziłem, że go dam do pierwszego składu potem. Ilmaza na ławkę, bo czemu by nie, może się fajnie rozwijać. No i ta kariera, pamiętajcie, jeden odcinek, aż w końcu zdobędę mistrzostwo. Oczekiwania zarządu na ten sezon. Ciągnie juniora, otrzymać wzrost wynagrodzeń. Nigdy tego mi się nie udaje zrobić. Ekspozycja marki, sukcesy, finał baraży w Hero Indian Super League. No i dobra, no takie są wymagania. Ja chcę oczywiście łapki w górę pod tym filmikiem. No i co, Igor Angulo, najlepszy strzelec co chyba ostatniego sezonu w Indiach, albo ex aequo. Wracaj do Goa. Tutaj trudne negocjacje z jego nowym klubem. 37 lat, no ale wiemy, w Ekstraklasie strzelał dużo, w Indiach, jak przyszedł, też strzela dużo. Więc chciałem go ponownie mieć. Mieli go w drużynie. A tym Polakiem, którego postanowiłem kupić, jest Kuchy King, Michał Kucharczyk. Zapraszamy do Indii, dorób se trochę. Ale Pogoń Szczecin nie chciał go tak łatwo sprzedać. Wcześniej chciałem Kamila Grosickiego, ale był za drogi. Więc Michał Kucharczyk, czemu by nie? Kuchy King. Zapraszamy do grania właśnie w Indiach, bo czemu by nie, bo czemu by nie, ile razy jeszcze to powiesz, nie wiem, ale mamy Kucharczyka. No i dobra, sezon zasadniczy zakończyliśmy na czwartym miejscu, ale w półfinale byliśmy lepsi od Bengaluru i w finale zagramy SC East Bengal. I ja oczywiście ten finał sobie zagram, bo czemu by nie. A ja Was zapraszam do statystyk. Najlepszym strzelcem oczywiście Igor Angulo, Diego Valeri, którego pozyskałem za darmo z MLS, 7 goli w 11 spotkaniach. To widać, kto zjada tą ligę. Kucharczyk zagrał zaledwie 5 spotkań, tyle mu było dane zagrać po transferze. A my co? Przechodzimy do finału. W drużynie rywali były piłkarz Legii Warszawa, Cima Czukwu. I oto jest on. O ten puchar walczymy. Indian Super League Hero, ten puchar musi trafić do FC Goa. Spoko, nawet koszulki mają, lepszy herb mają niż te koszulki. Przywitanie obu drużyn, to jest siemano, siemanko. Wygramy dzisiaj. Nie macie szans, jesteśmy najlepszym klubem w Indiach. Przywitanie. I zaraz składy obu drużyn. Na pewno dużo wam mówią, tak mi. Ale są w Indiach piłkarze, których znam. Z Anglii na przykład. No jakieś tam grał Diego Forlan. Chyba Nico Anelka też grał. To jest mój skład. Najlepszy. Angulo. Jest Kucharczyk. Kuchy King. Ortiz. Neguera. Bedia. Valeri. Fo. Gonzalez. Gama. Fernandez. I Singen. Haller. A skład rywali. No tego tylko Cime Czukwu kojarzę. Reszty nie znam. Kogoś skojarzę na przykład z Europy. Dobra, przechodzimy do finału. Finału w Indiach. Czy wygram w pierwszym sezonie mistrzostwo? 24 minuta. Valeri ma piłkę. Kucharczyk. Angulo jednak nie. Bedia. Bedia podaje do Noguero. Noguero 1-0. No co za.
Gol, można powiedzieć, trochę farta, piłka tu trochę się odbijała, jakoś ledwo doczołgała się, można powiedzieć, do piłkarza naszego. No i mamy 1-0, dobrze rozpoczyna się ten finał, kibice FC Goła się cieszą, radują się, jesteśmy najlepsi, zobaczcie to na powtórce. Tutaj piłka odbiła się od przeciwnika, dlatego tam jeszcze chyba Ortiz mógł ją zagrać do Noguery i Noguera strzela gola na 1-0. Ale długo nie cieszyłem się z tego prowadzenia. Akcje naszych rywali. Cima Chukwu do Perosewicza. Perosewicz traci piłkę, ale ją zyskuje. Perosewicz. Mondal. Perosewicz. Sidoel. Cima. No i tutaj Derisewicz. No jak słaba gra w obronie tutaj. No i rywale bardzo szybko odrabiają straty. Zaledwie 2-3 minuty po tym, jak Jaszczyngola. SC East Bengal strzela gola na 1-1. Nie najlepsza gra w obronie FC Goła i szybko tracą prowadzenie. Zobaczmy tutaj błąd w środku pola. Tej Gama poszedł za bardzo, odstawił swojego rywala. Ale chwila później Kucharczyk, Valerii. Tracimy piłkę. Akcja rywali Sidoel. Ale fatalne tutaj podanie. Valerii odbiera piłkę, podaje do Kucharczyka. Ten do Noguera i Noguera strzela gola na 2-1. No nie wiem, co tu w obronie zrobili nasi rywale. Kuchy King powalczył, przejął piłkę, podał do rywala. Do rywala. Do swojego kolegi. A nie, tu był Kucharczyk. Tam ktoś inny chyba tą piłkę wywalczył. No ale Kucharczyk ma asystę. To jest piłkarz. Zmienia oblicze tej drużyny. Pierwsza połowa 2-1 na razie. Końcówka pierwszej połowy, Kucharczyk, akcja FC Goi, Valerii, Angulo w polu karnym, Ortiz, co za wymiana piłki, Pedia, Noguera, Valerii, 3-1, no, dał nam pograć sędzia, dokończyć tą akcję, no i udało się strzelić gola na 3-1, no pierwsza połowa idealna w naszym wykonaniu, 3 gole, prowadzimy zdecydowanie, jesteśmy drużyną o wiele lepszą. Oby w drugiej połowie się to nie zepsuło. Ładnie tutaj tą akcję rozklepaliśmy. Tak trzeba grać na ponta w tej FIFA. 3-1. No i mamy to. Wygraliśmy mistrzostwo Indii. W finale pokonujemy SC East Bengal 3-1. 2 razy Noguera, raz Valerii. A dla naszych rywali Derisewicz. No, powiem wam, jest super. Pierwszy sezon znowu wygrywamy trofeum. Tak samo było w LA Galaxy, więc następna nasza podróż do Australii to już w listopadzie, prawdopodobnie za 2 tygodnie, bo chyba co 2 tygodnie tak będę w niedzielę ten odcinek taki egzotyczny przebudowy wypuszczał, taki mam plan, jeszcze zależy od waszej aktywności, jeśli wam ten odcinek się spodoba, zostawcie łapeczkę w górę, FC Goa mistrzem Indii, Valerii się cieszy zaraz. Jak się nie myje, Bedia podniesie ten puchar. Więc znowu w pierwszym sezonie wszystko wygrałem. No jest fajnie. Zobaczymy, czy w Australii będzie tak łatwo. Oczywiście wszystko symuluję. Tylko finał gram. Ja nie mam czasu tyle grać. Radość, cieszymy się. FC Goa mistrzem Indii. I to tyle w tym odcinku z tej egzotycznej przebudowy. Jeśli wam się spodoba, zostawcie łapkę w górę. Zaczekajcie na następne. Jeśli jesteście nowi, subskrybujcie ten kanał. Dziękuję. Do usłyszenia wkrótce. Na razie, piąteczka.